Cześć, z tej strony Majki. Dzisiaj pokażę Wam platformę SimHub. Jest to platforma przeznaczona do odczytywania danych z gry i wyświetlania interesujących nas parametrów na ekranie bądź fizycznych wskaźnikach. Mamy tutaj szeroki wachlarz gier od Assetto Corsa po War Thunder. Darmowa wersja pozwala nam pokazywać dane z prędkością odświeżenia na poziomie 10 klatek na sekundę. Jeśli gra wymaga dodatkowej konfiguracji, pokazuje się stosowna informacja w prawej górnej części ekranu. W tym polu mamy opcję samochodu, ustawiamy dostępne opcje według własnych preferencji. Możemy tutaj też zmienić wartości czerwonego pola, kiedy i jakie diody mają migać. W następnej karcie w statystykach mamy ostatnie przejazdy z wypisanymi czasami, kierowanym samochodem, trasie wyścigu. W Dash Studio mamy możliwość tworzenia własnych ekranów z interesującymi danymi lub możemy uruchomić jeden lub kilka dostępnych z listy. Pokażę Wam na przykładzie system info. Możemy tutaj sprawdzić temperaturę procesora, obciążenie pamięci, a także możemy zrobić swój własny dashboard. Nazwą niech będzie w tym przypadku system. I już, jesteśmy w menu tworzenia własnego dashboardu. W innym odcinku pokażę co, gdzie i jak klikać i jakie funkcje możemy sobie wyświetlić. Mamy też dostępne overlays i ustawienia ogólne Dash Studio oraz wyświetlacza USBD 480. Następna sekcja to Arduino. Możemy tutaj sobie ustawić co ma być wyświetlane na wyświetlaczach segmentowych, na diodach RGB, innych diodach LED, wyświetlać na różnych wyświetlaczach np. typu Matrix, ustawienia fizycznych wskaźników typu Aftermarket, kontrolki, a także przełączniki, które możemy podpiąć sobie do wybranych akcji. Jest też kilka modeli Arduino działających jako kontrolery HID, czyli możemy sterować przyciskami w grze. Tutaj w sekcji Moje urządzenie ustawiamy sobie, czy mamy wyłączony moduł Arduino, pojedyncze Arduino, czy więcej niż jedno urządzenie, które i tak będzie traktowane jako jedno. Możemy ustawić sobie dowolną ilość urządzeń, a gra będzie je wykorzystywać właśnie jako jedno urządzenie. Co więcej, mamy Setup Tool, czyli ustawienia Sketch, które wgrywamy na płytkę, a także możemy edytować go i sterować komponentami niewymienionymi na liście, czyli tak zwanym Custom Protokolem. W innym materiale pokażę Wam, jak ustawić Custom Protokol i co możemy ustawić. Następnie mamy ShakeIt, czyli moduł odpowiedzialny za przekazywanie odpowiedzi np. gruntu, kół w formie wibracji. Kolejna opcja to ShakeIt Bass Shaker, czyli sprzężenie zwrotne, jednak przekazywane za pomocą karty dźwiękowej i specjalnego modułu działającego na zasadzie głośnika, jednak specjalnie okrojonego pod ten właśnie moduł. Następna karta jest poświęcona wyświetlaczom Nexion. Niestety nie za wiele mogę o nich powiedzieć, więc odsyłam Was do linków w opisie. UDP Relay odpowiada za przekazywanie danych z gry po porcie UDP. Niektóre gry wymagają właśnie takiego połączenia, aby móc odczytywać nas interesujące dane w SimHub. Controls and Events. Tutaj możemy wybierać, co się stanie, gdy wciśniemy jakiś przycisk bądź wystąpi jakieś określone zdarzenie. Available Properties to lista zawierająca wszystkie możliwe dane, które możemy odczytać i przekazać do wyświetlaczy Arduino, diod LED i innych. Jest tego bardzo dużo, co daje informacje o tym, jak wiele danych możemy zaadaptować pod nasze potrzeby. Jest także dostępny pakiet SDK, pozwalający napisać własny plugin w języku C#. Ustawienia samego SimHub. Sekcja licencji. Tutaj możemy wybrać nasz plik licencji, który otrzymujemy na skrzynkę mailową po pomyślnym przesłaniu kwoty donacji. Na następnej karcie wybieramy sobie listę pluginów, do których chcemy mieć dostęp. Następna karta pozwala nam określić listę gier, które mają być dostępne w głównym menu SimHub, czyli te gry, do których chcemy mieć możliwość odczytu danych. Developer Tools są zarezerwowane dla programistów. System Log. Mamy wszystkie logi, które generuje SimHub. Są tutaj nie tylko dane zwrotne z Custom Protocol na przykład, ale też na przykład wszelkie możliwe kody błędów i inne.
Na samym dole okna, jeśli mamy darmową wersję, występuje komunikat zachęcający do kupna licencji SimHub i tym samym wsparcia jego programistów. Po pomyślnym zarejestrowaniu naszej licencji ukazuje się komunikat, w którym autor dziękuje za wsparcie projektu. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Widzimy się niedługo. Cześć!